Witajcie serdecznie. Niech w ten niedzielny poranek będzie uwielbiony nasz Pan Jezus Chrystus. Zapraszam Was dzisiaj do pewnej ciekawej podróży. Phileas Fogg, główny bohater słynnej powieści Juliusza Verna, potrzebował 80 dni, dokładnie 80 dni, aby pokonać dookoła Ziemię. Nie wiem, czy wiecie, ostatnio w Księdze Rekordów Guinnessa został ustanowiony rekord świata w podróży dookoła Ziemi, której autorem jest 39-letni Portugalczyk, nawet sobie zapisałem nazwisko, Gilea Azevedo. I Gilea potrzebował dokładnie 55 godzin i 47 minut na to, aby okrążyć Ziemię. Ja dzisiaj, pozwólcie, chciałbym Was zaprosić, myślę, że Duch Święty również chciałby Was zaprosić do tego, abyśmy odbyli inną podróż. Niech to będzie zaproszenie do takiej innej, fascynującej podróży. Podróży nie dookoła Ziemi, ale podróży w zupełnie inny, wspaniały, pasjonujący, cudowny świat. Chcę Cię zaprosić dzisiaj do podróży odkrywanie. Odkrywanie, które obudzi w Tobie pasję. W poznawanie, które zapewni Ci wieczność. Chcę Cię zaprosić do przygody, która będzie trwała i którą będziesz kontynuował w niebie. W Ewangelii według świętego Jana w 17 rozdziale, w 3 wierszu Jezus mówi takie oto słowa. A to jest życie wieczne, aby poznawali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Jezus mówi, to jest życie wieczne, abyście poznawali Boga i tego, którego Bóg posłał. Jezusa Chrystusa, Mesjasza. Słuchajcie, bardzo prosta, wręcz powiem, bardzo prosta, nie tyle może recepta, ale takie bardzo prosta droga do tego, wspaniały sposób do tego, w jaki sposób osiągnąć życie wieczne. Wspaniała taka droga, linia, po której nas prowadzi Jezus, a na końcu której jest życie wieczne. Jezus mówi, ni mniej, ni więcej, aby poznawali jedynego prawdziwego Boga. Czyli mówi o tym, żebyśmy odrzucili wszelkiego rodzaju bożki. Wiecie, tych bożków jest bardzo, bardzo dużo. One często są w sposób niematerialny w Twoim sercu. I Jezus mówi o tym, że życie wieczne to jest poznawanie jedynego prawdziwego Boga, czyli odrzucenie z naszego życia wszelkich bożków. Często największym bożkiem mojego czy Twojego życia jestem sam dla siebie. Moje ego jest największym moim bożkiem. I Jezus mówi, chcesz żyć wiecznie. Odrzuć bożki ze swojego serca. Dalej Jezus mówi, chcesz żyć wiecznie, to uznaj we mnie jedynego Zbawiciela. Uznaj we mnie Mesjasza. Uznaj we mnie tego, kto przyszedł po to, aby zapewnić Tobie to życie wieczne, o którym marzysz, do którego zmierzasz. I trzecia rzecz na tej linii do życia wiecznego, do której nas zachęca Jezus, to poznawanie i jedynego prawdziwego Boga, i jedynego prawdziwego Zbawiciela, jakim jest Jezus Chrystus. Wiecie, myślę sobie tak, że Pan tego świata i ten system, który ten duch, ta duchowa osoba stworzyła na ziemi, zrobi wszystko, aby Cię odciągnąć od poznawania Boga. Zrobi wszystko, aby Cię odciągnąć od tego, żebyś poznawał Jezusa, Twojego jedynego i prawdziwego Zbawiciela, tego, który może być drogą do zbawienia, do życia wiecznego dla Ciebie i dla mnie. Takim najważniejszym, chyba najczęstszym sposobem, który stosuje ten zwodniczy duch, jest to, aby zająć nam myśli. Abyśmy nie poznawali Jezusa, abyśmy nie poznawali Boga, ale abyśmy zajmowali nasze myśli różnymi innymi rzeczami. Chciałem Cię dzisiaj zapytać na wstępie, czym zajęte są Twoje myśli? Gdzie zmierzają Twoje myśli? Czego dotyczą Twoje marzenia? Z czym związane są Twoje ambicje? Jakie wyznaczyłeś sobie w życiu cele? Czy to wszystko, o czym mówię, jest związane z poznawaniem Boga i Jego Syna, Jezusa Chrystusa? Wiecie, być może Twoje myśli są dzisiaj owładnięte przez strach. Świat jest wypełniony strachem z powodu sytuacji, w jakiej żeśmy się znaleźli. Być może Twoje życie jest wypełnione przez jakieś troski, jakieś doczesne sprawy, doczesne zajęcia. Być może Twoje myśli wypełnione są jakimś celem,
jakąś chciwością, jakąś pożądliwością. A być może twoje myśli są skoncentrowane na jakichś ludziach, które sobie gdzieś tam teraz wziąłeś na celownik i albo jesteś z nimi niesamowicie zafascynowany, albo może wręcz przeciwnie. Ogarnia cię w sercu nienawiść w stosunku do nich. Ja chcę ci dzisiaj zachęcić i zaprosić do tego, abyś oderwał swoje myśli od tych wszystkich ważnych rzeczy. I abyś uznał, że są to rzeczy nieważne dla ciebie. Że jest jedna najważniejsza. Poznawanie Boga. Jedynego prawdziwego Boga, Jego Syna, Jezusa Chrystusa. Nie pozwól, aby to, co doczesne, przylgnęło do twojego serca. Nie pozwól, aby to, co cielesne, co zmysłowe, co pełne pożądliwości, to, co chciwe, to, co egoistyczne, przylgnęło do twojego serca. Zapragnij poznawać Jezusa. Zapragnij poznawać Jego Syna, Jego Ojca, który jest w niebie. Słowo poznawali w tym fragmencie, który przeczytałem w przekładzie, to był przekład grecki, słowo poznawali użyte właśnie w tym fragmencie oznacza, pozwólcie, że przeczytam, poznawali, czyli rozpoznawali. Poznawali, czyli uznawali, dowiadywali się o nim, rozumieli go, pojmowali go, zauważali i umieli. Jezus mówi ni mniej, ni więcej, abyś umiał Ojca, abyś umiał Syna, bo to jest życie wieczne. Jezus mówi ni mniej, ni więcej, abyś zauważał Ojca i zauważał Syna, abyś pojmował Ojca i Syna, bo to jest życie wieczne. Dla mnie to słowo znaczy, abyśmy odkrywali Ojca i Syna. Abyśmy odkrywali to, kim są Ojciec i Syn. I abyśmy w tym znajdywali radość, pociechę, zachętę, pasję do dalszego życia. Biblia nas zachęca, abyśmy poznawali Jezusa i poznawali Boga w wielu, wielu miejscach. I abyśmy poznawali również wszystko to, co pochodzi od Niego. Ja pozwólcie sobie, przeczytam parę takich fragmentów, na które gdzieś tam się natknąłem. To jest tylko niewielka część tego, czym jest Biblia, czym Biblia cię zachęca do tego, abyś poznawał Ojca i Syna. Pozwólcie, Biblia mówi o tym, abyśmy poznawali Jego łaskę, abyśmy poznawali Jego zbawienie, abyśmy poznawali tajemnicę Jego Królestwa, abyśmy poznawali prawdę. Tutaj zacytuję fragment z Ewangelii Jana, 8 rozdział, 31-32. Jeżeli trwacie w nauce mojej, jesteście moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Bóg chce, Duch Święty chce, abyśmy poznawali również Jego potęgę, potęgę Boga, abyśmy poznawali bogactwo Jego chwały, abyśmy poznawali myśl, czyli wolę Bożą dla naszego życia. Bóg chce, abyśmy poznawali to, co dobre, to, co miłe Bogu, to, co doskonałe, abyśmy poznawali to, co jest dobre i czym nas obdarza Bóg każdego dnia. Poznanie pozwoli nam przezwyciężyć wszelką wiedzę, wszelką intelektualną wiedzę, która często nas zwodzi, która często prowadzi nas na manowce. Bóg chce, abyśmy tą wiedzę przezwyciężali miłością, a wtedy będziemy napełnieni pełnią Boga. Bóg chce, abyśmy poznali Jego tajemnicę, a Jego tajemnicą jest Jezus Chrystus. O tym mówi fragment z listu do Kolosan 2:2. Bóg chce, abyś miał twórczy udział, abyś okazał twórczy udział w poznawaniu, w głębszym poznawaniu wszelkiego dobrego czynu. Co to dla mnie znaczy? Znaczy poznawać głębiej, jacy mamy być jako uczniowie Chrystusa. Wiecie, Piotr w swoich listach mówił o tym, abyśmy poznawali moc i przyjście Jezusa, abyśmy poznawali drogi sprawiedliwości. A Jan w pierwszym liście mówi o tym, abyśmy poznali i uwierzyli miłości. W tym samym liście pierwszego Jana jest też napisane: wiemy także, że Syn Boży przyszedł i obdarzył nas zdolnością umysłu, tak iż poznajemy prawdziwego. Do tego fragmentu jeszcze wrócimy, ale zauważcie, Bóg mówi, że Duch Święty mówi, że Syn Boży przyszedł
i obdarzył nas zdolnością rozumowania, to jest fragment z przekład w grece, abyśmy poznawali prawdziwego Boga. Po to masz zdolność rozumowania, po to masz inteligencję, po to masz umiejętność do rozpoznawania tego, co jest dobre lub złe, abyś poznawał Boga, abyś poznawał jedynego prawdziwego Boga. Wiecie, ostatnio brałem udział w pewnej twórczej dyskusji, która mnie zainspirowała, a która miała miejsce na naszym rodzinnym messengerze, tak się to chyba mówi, messenger rodzinny. Myślę, że osoby, które brały udział w tej dyskusji, nie będą miały mi za złe, że ich wypowiedzi teraz użyję, ale wiecie, ta dyskusja zainspirowała mnie do tego, żebym bardziej poznawał Jezusa, żebym bardziej poznawał Ojca. I uświadomiłem sobie podczas tej dyskusji, że to jest życie wieczne. Posłuchajcie, dyskusja zaczęła się od takiego wpisu. W sumie nie zdajemy sobie sprawy, jaki potencjał ma nasz umysł, bo świat odwraca naszą uwagę i ukierunkowuje w jedną globalną myśl. Zachęcam do zmiany punktu widzenia. Takie przemyślenia luźne. Napisała ta osoba. Wiecie, zacząłem się też troszkę nad tym zastanawiać pozwoliłem sobie odpowiedzieć. Ogromne możliwości ludzkiego umysłu, póki co niewykorzystane w pełni, są dla mnie zapowiedzią tego, że kiedyś w wieczności z Bogiem będziemy mogli wykorzystać Go w 100%. To będzie wspaniały czas. Będziemy widzieć, w cudzysłowie, rozumieć, poznawać i doświadczać wszystkiego w nowy, niesamowity sposób. Wieczność z Bogiem będzie po prostu mega. Taka, wiecie, takie młodzieżowe wtrącenie. Myślę, że umysł traktowany jako nasza istotowość, a nie organ w głowie, póki co jest ograniczony przez naszą cielesność, której jest przypisana grzeszność oraz wpływ niedoskonałego świata, będącego w mocy złego ducha. Umysł, w cudzysłowie, uwolniony przez Ducha Świętego, dopiero w czasie wieczności z Bogiem będzie mógł być należycie i w pełni wykorzystany. Będzie to coś niesamowitego. I tutaj mamy kolejny wpis, ale już tu na ziemi też możemy go wykorzystać i bardziej ukierunkować na coś innego, na to, co ma sens, co jest naprawdę ważne i prawdziwe. Tak, ta osoba już pokazuje, że tak naprawdę warto wykorzystać nasz umysł, nasze myślenie, naszą koncentrację, naszą uwagę na to, co jest tak naprawdę istotne i sensowne. Co naprawdę jest autentyczne i wartościowe. I kolejny wpis. W sumie w namiastce pozostawionego Bożego Słowa cały czas odkrywam coś zdumiewającego. Jak to będzie wyglądać bez ograniczenia ciała i w bezpośrednim kontakcie z Bogiem? I kolejny wpis. Jedna z duchowych zasad mówi, że świat fizyczny jest jedynie cieniem, zapowiedzią, odzwierciedleniem, odbiciem świata duchowego. Świat duchowy jest znacznie bardziej skomplikowany, rozbudowany, znacznie bardziej złożony. Skoro świat fizyczny to nieskończona ilość elementów, to czymże może być świat duchowy? Póki co to nam się wymyka. Nie jesteśmy w stanie tego ogarnąć. Myślę, że odkrywanie bez ograniczenia ciała i w bezpośrednim kontakcie z Bogiem będzie czymś niesamowitym. Myślę, że jakąś tam część naszej wieczności z Bogiem zajmie nam poznawanie świata duchowego, poznawanie Boga samego. Bóg oddeleguje swoich aniołów, aby nam Go tłumaczyli i przedstawiali. Ile może nam to zająć czasu w cudzysłowie? Może miliard, a może bilion lat. To będzie pasjonujące doświadczenie. I ostatni wpis, jakby puentujący całą tą naszą dyskusję, ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Zobaczcie, niesamowite doświadczenie i pokazanie tego, czym jest poznawanie Boga.
czym jest poznawanie tego, który jest jedynym prawdziwym Bogiem, który jest jedynym prawdziwym Stwórcą nieba i ziemi, który jest jedynym prawdziwym Zbawicielem. Wiecie, w tym fragmencie, który już przeczytaliśmy, nasz umysł, jeszcze raz to powtórzę, nasze myślenie, nasz intelekt został nam dany po to, abyśmy właśnie poznawali Boga, abyśmy właśnie poznawali Jezusa i do tego chcę Ciebie dzisiaj zachęcić. Z poznawaniem Boga, że myślę sobie tak, że z poznawaniem Boga związana jest nierozłącznie wieczność. Poznawanie Boga jest jak, z wiecznością jest jak warkocz spleciony z dwóch kosmyków włosów. Wiecie, jest to coś nierozerwalnie związanego. Poznajemy Boga i nabywamy tego, co jest wieczne. Zmieniamy perspektywę. Z poznawaniem Boga związana jest Twoja wieczność i Twoje miejsce w wieczności. Poznawanie Boga jest przesiąknięte wiecznością. Zmień perspektywę, jak zachęcał wiele z uczestników naszej dyskusji. Zmień perspektywę swojego myślenia, bracie, siostro. Zmień perspektywę swojego myślenia, zacznij myśleć inaczej niż do tej pory. Zacznij myśleć o Bogu, zacznij myśleć o Jezusie, zacznij myśleć o Ewangelii, zacznij myśleć o niebie, o wieczności z Bogiem, o Królestwie Bożym i Jego sprawach. Zacznij myśleć o braciach i siostrach. To podoba się Bogu. To jest prawdziwe uczniostwo i to jest recepta, to jest lekarstwo na doczesność, która się wkrada do naszych serc. Wiecie co, myślę sobie tak, że jeżeli nie poznajemy Boga, to poznajemy ten świat. Ten świat, który jest bardzo często przesiąknięty tym, co grzeszne. Jeżeli nie jesteśmy zajęci poznawaniem Boga, prędzej czy później nasze myśli zboczą na fałszywy tor. Jeżeli nie zaczniemy poznawać Boga i z tego nie uczynimy głównego tematu naszego życia, prędzej czy później Twoje myśli ogarnie pewien rodzaj ciemności. Twoje myśli ogarnie pewien rodzaj ograniczoności. Twoje myśli ogarnie doczesność i ziemskość. Bóg chce. Bóg chce, abyś w swoim myśleniu o Nim, w swoim poznawaniu Boga dosięgał nieba. Abyś zdawał sobie sprawę z tego, że perspektywa poznawania nie skończy się wraz z naszą śmiercią na ziemi, ale będzie trwała i w wieczności, ponieważ jest związana z wiecznością. Poznawanie Boga jest związane z wiecznością. Poznawanie wszystkiego innego, co nie jest Bogiem i co nie dotyczy Jego spraw, jest związane ze śmiercią i z doczesnością i z tymczasowością. Zmieńmy perspektywę myślenia. Zacznijmy być uczniami Chrystusa. Zacznijmy być prawdziwymi uczniami Chrystusa, którzy szukają prawdy o Bogu. Którzy szukają i dociekają tego, co jest Boże. To oderwie nas od tego, co jest ziemskie i doczesne. Niektórzy powiedzą, a może to jest kwestia, nie tyle kwestia poznawania, to jest kwestia wiary, co jest kwestią miłości, czy miłość jest najważniejsza. Oczywiście, że tak. Ale chcę wam przeczytać taki fragment z pierwszego listu Jana, już tu wspomnianego wielokrotnie, 1 Jana 3,16. Potem poznaliśmy miłość, że On oddał za nas życie wieczne. Przepraszam, że On oddał za nas życie swoje. To życie wieczne mi się cały czas mi siedzi w głowie. Jeszcze raz. Potem poznaliśmy miłość, że On oddał za nas życie swoje. My także winniśmy oddać życie za braci. Wiecie co? Myślę sobie tak, że miłość nie jest emocją. Miłość nie jest emocjonalnym uniesieniem. Miłość ma bardzo, powiem w cudzysłowie, intelektualny wymiar. Bardzo intelektualny wymiar. Miłość jest bardzo praktyczna. Miłość ma bardzo konkretne, praktyczne konotacje. Miłość nie jest emocją. I jeżeli chcesz poznać miłość, jeżeli chcesz poznać miłość, która objawiła się w Chrystusie, to musisz również popatrzeć na miłość do Twoich braci, do Twoich sióstr w inny sposób. Chcę zachęcić Was do tego na zakończenie, abyśmy poznawali Boga, abyśmy poznawali Jezusa, również w Jego Kościele. Abyśmy poznawali Boga i poznawali Jezusa również w Twoim bliźnim, w Twoim
w Twojej żonie, w Twoim mężu, w Twoim dziecku, w Twoim rodzicu, w Twoim współpracowniku, w Twoim w końcu bracie i w Twojej siostrze w wierze. Abyśmy tam również poznawali Boga. Abyśmy przestali przeklinać. Wiecie, słowo przeklinać znaczy krzywdząco mówić. Tyle być może krzywdzących słów i myśli pojawiło się w Twojej głowie w ostatnim czasie o braciach i siostrach. A Bóg nie chce, abyś krzywdząco myślał. Nie chce, abyś przeklinał. Bóg chce, abyś poznawał swoich braci i swoje siostry. Abyś w tym odnajdywał również Jego. Bóg chce, abyś błogosławił. I przez to również odbierał dobro dla siebie i dla swojego życia. Poznawajmy naszego dobrego, prawdziwego, jedynego Boga, który jest w niebie. Poznawajmy Jezusa, Jego Syna, który dał nam życie wieczne. Poznawajmy sprawy Bożego Królestwa, a będziemy przysiągać wiecznością. A będziemy przysiągać tym, co jest wieczne, co niebiańskie. I to nasze poznawanie zakończy się kiedyś u Ojca w niebie, bo On tam nam przygotował wspaniałe mieszkania. Niech dobry Bóg Was błogosławi. Niech ta niedziela będzie niedzielą poznawania naszego kochanego Ojca. Pozdrawiam.